Hej wszystkim, witamy się z wami na naszym kanale. Ja przyszłam do pokoju Oliwii, żeby zobaczyć, co ona robi, a Oliwia się ukrywa, a przed chwilą też się wygłupiałaś. No i jesteśmy dzisiaj w domu w komplecie, także bardzo się cieszę. Nasz poranek zaczął się od czego? Od grania w Uno. To jest już nasza taka tradycja, rano i wieczorem z reguły gramy sobie, wiecie, taką godzinkę w Uno, to jest Oliwii ulubiona gra. No i opowiada, jakie mamy dzisiaj plany? Mamy jakieś plany czy nie? Ja mam plan jeden. Jaki? Pójść dzisiaj na spacer. No to spoko. Ale na rolki. Wiedziałam, że będzie jakiś ale, wiedziałam, że już coś powymyślasz. To ja mam inny plan. Musisz w końcu rozpakować swój plecak, który od wczoraj leży w szafce. I ja nawet nie wiem, co tam się w środku znajduje i czy masz do domu zadaną jakąś pracę domową. Więc to już jest najwyższy moment na to, żeby ogarnąć zaległości. Czyli ja dalej muszę kontrolować Oliwię, bo ona tego nie pilnuje. Serio. No i co tam masz w środku? Powinnaś mieć bluzę, bo przyszłaś ze szkoły ostatnio bez bluzy. No i jak zwykle dałaś ją, ona już jest cała pognieciona, bo wiecie, zamiast ją złożyć, to Oliwia wiecie, co robi, wpycha. No dajcie znać, czy wy też tak robicie, ale pewnie tak. Proszę nie wyrzucać. A co to jest? Jakiś gwizdek? Mhm. Zrobiony z kartki papieru. Na pewno. Sprawdź, czy masz coś zadane w zeszytach. Bardzo ciebie proszę, to od razu to zrobimy. Jak nie chce ci się po prostu ręką, bo masz bardzo zmęczoną, to po prostu... Że zgarniasz jakieś papierki? Nie, gumką. Jak zmazujesz gumką do zmazywania i wtedy zostają takie kawałeczki jakby. To tym sobie... To tym łatwo jest to ogarnąć. Jaki miałaś patent. Drodzy widzowie, no to dajcie nam znać w komentarzach, jakie macie plany na dzisiaj, czy macie dużo jakichś obowiązków, a może macie totalny luz. No i jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie nam mnóstwo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe i pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału, bo filmy dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8:30. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że my wczoraj byłyśmy u Twojej chrzest. No i dostałaś też bardzo fajne rzeczy, więc nie wiem, czy chciałabyś je pokazać na kanale. Jaki ty masz sposób na picie herbaty. Słuchajcie, przyniosłam Oliwii herbatę owocową w jej ulubionym kubku, czyli w tym biedronkowym kotamcie. I ona sobie wzięła to i tym pije, wiecie. Tu po prostu sobie tak pobiera i pijesz. Kociej torbie, no bo przecież ciocia doskonale wie, że ty kochasz koty. Zresztą jej córka też nas ogląda. Pozdrawiamy twoją kuzynkę. Love you. No i Oliwia, słuchajcie, najbardziej zachwycona, bo twoja ciocia jest bardzo zdolna. I szyje przepiękne rzeczy. I dostałaś piżamę. To już jest też taka tradycja, że Oliwia co roku dostaje piżamę. No i zobaczcie. To jest motyw pierniczkowy. I Oliwia wczoraj chodziła po domu i mówiła, ale mam piękną piżamę. Do tego jeszcze są mega świąteczne gadki, także superancko. No i dostałaś spódniczkę, która będzie idealna, wiecie, na vlogmasy, Christmas time, te sprawy. To jest chyba torebka? Torebka jednorożec? No. Tu w środku... A pokazywałaś misia? Jeszcze nie pokazywałam misia. No to dawaj. Pokażmy go, jest cały różowy, różowa landryna, dzisiaj Oliwia nawet z nim spała. Tutaj na dole do misia, do rączki misia przyczepiło się coś takiego i to jest na telefon. No Oliwia jeszcze nie ma telefonu, pożyczasz ode mnie, ale kiedyś się przyda. A tu z przodu można sobie kasiorę wsadzić. Tu masz tableta, zgadza się. Jeszcze masz pomadkę ochronną, mambę. Pierwszy raz będziemy testowały te cukierki, czy są dobre. Ale ja ci zazdroszczę w ogóle tych prezentów, naprawdę. No i czekoladki Kinder. A właśnie, jak już mamy te Kinderki, to przetestujmy. Ostatnio widziałam, tylko nie wiem, czy na TikToku, czy jakiegoś shortsa, że pani tak fajnie układała te czekoladki i powstawało takie serce. Zrobimy test na żywo. A ty wyjmuj te zeszyty, błagam cię. No, dobra, to ja to odkładam na bok, zaraz te wszystkie rzeczy sobie posegregujemy. No i co, działamy z tym dniem. Nie wiem, co dzisiaj dla Was nagrać, więc myślę, że to będzie taki domowy vlog. Wiele osób czeka na te vlogi i bardzo je lubi. To już tak ostatecznie, masz coś do domu zadane, czy nie masz?
Jesteś pewna? Jestem pewna. Oliwia tutaj przejrzała swoje zeszyty, no to trzeba je z powrotem schować do plecaka. A co do tego wzoru, co Wam mówiłam, zobaczymy, czy mi wyjdzie. Ja już trochę nie pamiętam, jak to było, wiesz? Nie wiem, czy sobie poradzę jedną ręką. Wysypujemy i wydaje mi się, że ta Pani miała tak ułożone 4 czekoladki. I pierwszą czekoladkę chyba zrobiła tak albo tak. Nie, chyba tak. Tak, zostawmy ją tak. I nie wiem, czy teraz tą w tą. Dobra, spaliłam to totalnie. Także nic mi z tego nie wyszło. Jeszcze próbowałam znaleźć na internecie, jak to było, ale u nas w żaden sposób taki wzór nie wychodzi, bo to chodziło o to, żeby jakoś obrócić te wszystkie czekoladki i wyjdzie takie serce. Nie wiem, totalnie nie wiem. A ty już podjadasz? Patrz. No widzę. Ułożyłam. Nie, ale to polegało trochę na czymś innym, nieważne. Jak znajdę ten filmik, to Wam gdzieś go wrzucę po boku, jak to miało być. A jak nie znajdę, to trudno. Za to Oliwia ułożyła serducha z kinderek, czyli to musi być w tą stronę. No pięknie Ci wyszło. A czy ja mogę zjeść jedną? No dziękuję bardzo. Aha! A tu już jest puste. Teraz wszystko rozumiem, to ja biorę tą, póki jeszcze jest, bo ja coś czuję, że zaraz tu wszystko zniknie. Mogę twój telefon na chwilkę? No możesz, a po co ci mój telefon? Bo rozmawiałam dzisiaj z babcią i ona chciała zobaczyć moje nowości. Aha, czyli chcesz zrobić zdjęcia tych rzeczy, które dostałaś i wysłać do babci, żeby zobaczyła. No w sumie, to dobra, masz, proszę. Dziękuję. Trzymaj. Tylko oddaj mi niedługo, dobra? Bo ja też muszę coś tam sprawdzić. To wiesz co, misiu, ty sobie tutaj fotografuj te rzeczy, a ja idę powiesić pranie. Jeszcze to. Piżamka moja. Okej, zdjęcia zrobione. To zaraz trzeba wejść w galerię zdjęć. Czemu tutaj są zdjęcia mojego projektora i łapacza kulek? Mamo! Pewnie mama to chce sprzedać na Vinted. I nawet nic mi nie powiedziała. No idę, idę, córuś. No czemu mnie tak wołasz? Czemu co się stało? Tutaj jest zdjęcie mojego łapacza kulek i projektora. I po to mnie wołasz? No. I po to ja muszę się tutaj tak spieszyć? No ale co się stało, że co, że nie mogłam zrobić zdjęcia? No nie, bo wiem, że chcesz to sprzedać na Vinted. Że ja to chcę sprzedać na Vinted? I nawet mi nic nie powiedziałaś. A czemu mi grzebiesz w moim telefonie? Miałaś tylko zrobić zdjęcia i przesłać je do babci. A właśnie, że to było obok tych zdjęć. No tak, bo to było w galerii. Ja nawet dzisiaj robiłam zdjęcia tych dwóch rzeczy, twoich. To się zgadza. Zrobiłam faktycznie zdjęcie projektora i zdjęcie tego automatu do kulek, no. Ale nie po to, żeby to sprzedać na Vinted, bo jeżeli my coś sprzedajemy na Vinted, to ja wtedy Ci mówię, że na przykład wystawiam to czy tamto i pytam się Ciebie o zdanie. I serio tak pomyślałaś, że ja bym to mogła sprzedać? No. Nie, ja to robiłam te zdjęcia dlatego, bo jedna mama naszej widzki pytała się, jaki to model właśnie tego projektora i dlatego robiłam jej to zdjęcie i wysyłałam. A co do automatu do kulek, to inna mama znowu się pytała, skąd my to mamy, ale ja powiedziałam, że nie wiem, bo ty to dostałaś w prezencie, pamiętasz? Mhm. No właśnie, ale... Nawet pamiętam od kogo. Wiecie, jak to jest. Zdjęcia robię i wy sobie potem szukacie na przykład tej marki i tak dalej i porównujecie sobie ceny i wtedy sobie zamawiacie tam, gdzie jest taniej. Ja z reguły staram się Wam odpisywać i dlatego tak jest, że te zdjęcia właśnie są w tym moim telefonie. Ale Oliwia mi tutaj wyszperała. No pięknie, pięknie. Jeżeli chodzi o Vinted, to też tutaj na dole zostawiam Wam nazwę do naszego konta. My czasami coś wystawiamy. Teraz akurat jest chyba tylko jedna rzecz. I to jest ten pluszak, ale wiecie, raz na jakiś czas dodajemy tych rzeczy sporo i cieszymy się na Vinted całkiem sporym zainteresowaniem, no bo Wy tam jesteście, nasi widzowie. Więc wiecie jak to jest, teraz jest akurat jedna rzecz, a raz za jakiś czas może tych rzeczy być 20 na przykład, jak się wezmę za selekcję. Gdybyśmy nie robiły takiej selekcji, to Oliwia by miała tyle rzeczy, byłoby za dużo tych rzeczy. No nie rób takich dziwnych min. I ktoś też się nas zapytał w komentarzach, gdzie są pusiny Oliwii. Robimy miejsce na nowe. Teraz pewnie będzie jakaś nowa kolekcja w Clarisie. W Clarisie.
Jeśli... Clarisie. Oliwia mówi Clarice, niektórzy twierdzą, że się czyta Clarice, no chyba Clarice jednak. Nie, Clarice. Ale ja się przyzwyczaiłam, że Clarice. No i będziemy pewnie zbierać nowe, już tutaj nic nam się nie mieściło. Więc czekamy, wiecie, na jakieś fajne perełki. Czy już uspokoiłaś się? No. Przecież ja ci nie sprzedam ale twoich rzeczy. Nie idziesz nigdzie. A co będziemy teraz robić, Tulicie? Tulicie. A ja ci jeszcze powiem, mama. Powiem ci jeszcze coś śmiesznego. To znaczy, nie wiem czy śmiesznego, ale no, jakiś czas temu tata nie mógł znaleźć swoich spodni. I tata powiedział, a to były nowe spodnie. I tata powiedział, że na pewno sprzedałam je na Vinted. Oskarżył mnie. Mówię, no co ty, ja nie wystawiam żadnych ubrań raczej, nie ten, nie? Mówię, no przecież bym ci spodnie nie wystawiła. A on naprawdę tak myślał. Ale znalazły się te spodnie, po prostu patrzył mnie tam, gdzie trzeba i wiecie, no nie, no tak to robić nie będę. Najwięcej wystawiamy faktycznie rzeczy po tobie. Tak? Po mnie. Po tobie, tak. Dobra, jaki plan działania teraz? Trzeba posprzątać ten bałagan, jeżeli już wysłałaś te foteczki. No i pomyślimy, co dalej. I proszę mi tak nie robić, bo kamerą tutaj po prostu macham. Oliwia mnie tak, nie wiem jak to powiedzieć, tak w rękę mi robiłaś, a ja tak. O, i wtedy nas tak widzicie. Chyba tak. O, ja idę dalej wieszać pranie, tak? A ty tutaj... Nigdzie nie idziesz. Segreguj te rzeczy, no to co ja mam z tobą tutaj robić teraz? Leżeć. Ja tutaj już dużo czasu z tobą spędziłam w twoim pokoju. No, a jeszcze trzeba się wziąć za prasowanie, żebyś jutro ładnie wyglądała. Trzeba coś pięknego wyprasować. No i tak to właśnie u nas wygląda. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że jestem ciekawa. W jakim czasie przyjdzie nam srebrny przycisk z YouTube'a za 100 tysięcy subskrypcji? Mega mnie to ciekawi, już się nie mogę doczekać. Ja myślę, że 2 dni. Nie, za szybko by było. Ja myślę, że jakoś do 2 tygodni, że trzeba będzie długo czekać. Nie. No ale ty jeszcze pytanie, gdzie my go potem powiesimy albo postawimy, bo przecież też można postawić gdzieś, tak? Na jakieś półce. Powiesimy u mnie w pokoju. Wy macie za duży ramek. Ale może zrobimy tak, że będzie trochę u ciebie, trochę u mnie, bo to jest nasz wspólny przycisk. Oliwia i mama, razem prowadzimy ale ten Oliwia kanał. I mama. Ja też jestem, słuchaj, tutaj najpierw aktywna Oliwia, na tym YouTubie. Więc Oliwia i przerabiam nasze odcinki i w większości ja wymyślam, więc wiesz, to jest taki nasza taka pamiątka. Nie wiemy, czy będziemy nagrywać przez całe życie. To wszystko zależy, no czy będziemy chciały. Na razie to jest fajna zabawa i dużo widzów do nas pisze, że wy też byście chcieli założyć kanał. Kto ma... Kto ma 100 tysięcy? To, mają. Nie, ale... W twoim wieku? W moim wieku? Mało osób ma... 0 osób. Mało osób, tak, zero. Ma srebrny przycisk w twoim wieku. Także nam się udało, za co jesteśmy wdzięczne. Jeszcze raz wam dziękujemy. Bo zaczęłam od 5 lat? No miałaś, jeszcze nie miałaś 5. Czyli trochę brakowało nam. Trochę brakowało. Dobra, jakie byś miała porady dla osób, które by chciały zacząć nagrywać na YouTubie? Najpierw wrzucać shortsy. A my nie wrzucamy shortsów za dużo. Ale no najpierw wrzuciłyśmy 2 shortsy. Nie. Najpierw zaczęłyśmy nagrywać od filmów pełnometrażowych. Nie. Nawet wtedy chyba jeszcze nie było shortsów. Shortsy powstały później. Nie, były zwykłe szansy, filmy nagrywałyśmy. Ale... Dobra, ja to pamiętam inaczej, ty to pamiętasz inaczej. Ja mam dla was radę, taką od serca też. Pamiętam, od czego zaczynaliśmy. Od książeczek Kici Koci. Tak było! I Janusia. Bo ty kochasz Kicie Kocie, chyba do tej pory, nie? To jest bardzo sympatyczna postać. Tylko nie mam już książek. Nawet nie wiem, czy jakieś nowe powstały z tymi okienkami. To lubiłaś bardzo, nie? Te książeczki, no bo już wyrosłaś, ale możemy w Empiku zobaczyć, czy są jakieś i co, i mam ci kupić taką książkę? Tak. Taką dla mniejszych dzieci chciałabyś? Otwierasz tak okienka. Wiecie, te okienka są fascynujące, że co tam jest ale w środku. Pamiętam, jak miałam gdzieś 4 latka, 3 i otworzyłam jedno okienko w Empiku. Ale potem kupiłyśmy tą książkę, tak, bo Oliwia była mała, ja coś tam patrzyłam na półkach, a ty się dorwałaś do tej książki i zaczęłaś otwierać te okienka, a nie można ich otwierać, póki się nie kupi. No ale i tak chciałam ci kupić tą książkę, więc spoko.
No. A ja mam taką radę, jeżeli byście chcieli zacząć nagrywać na YouTubie, to pamiętajcie, że cierpliwość jest ważna, bo widzów się zbiera powoli, latami. Moje dwie koleżanki mają też kanał na YouTubie. Zuzia i Hania. Najważniejsze, żeby być sobą, żeby nikogo nie udawać, bo to jest naprawdę fajna zabawa, serio. Jak ktoś ma trochę czasu, to naprawdę nagrywajcie, bo dla każdego jest miejsce w internecie. Trzymamy za Was kciuki i życzymy Wam powodzenia. No okej, rozgadałyśmy się, na razie kończymy tą kwestię. Ja idę naprawdę wieszać pranie i prasować i teraz nie wiem, teraz też coś porób ciekawego. Ale czemu znowu tu patrzysz, co jest w moim telefonie? Halo? Ty, łobuzie. Nie no, a tak serio, to Oliwia i tak może wszędzie tak zaglądać. Serio? Robloxa mam. Że mam Robloxa? Tutaj na samym dole, na samym. A właśnie, no to dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć, jakie aplikacje mam na moim telefonie. Może taki odcinek by Was ciekawił. Kiedyś... Moja gra? Jaka Twoja gra znowu? Która ta? No. Nie, to jest takie, że koło fortuny, jak robimy jakieś challenge, żeby wiecie, nacisnąć i że tam się coś losuje. Jakiś czas temu nagrywałyśmy dla Was odcinek, znaczy to już było dawno temu, co Oliwia ma na tablecie, no to Ty masz praktycznie same gry, nic tam nowego nie ma, no ale może byście chcieli aktualizację właśnie zobaczyć, co jest u mnie, a co u Ciebie, chociaż ja to mam akurat mało rzeczy, no bo taka jest prawda. Słuchajcie, u nas już jest godzina prawie 17, Oliwia jest bardzo zła. A czemu jest zła? Bo jest głodna, a Polak głodny to Polak zły. Co byś chciała zjeść? Naleśniki. O rany, ale myślisz, że taki naleśnik to by Ci poprawił humor? A jak zrobię Ci trzy, to już w ogóle będzie pełnia szczęścia? A z czym byś chciała? Z dżemem, z marmoladą, z moim kremem pistacjowym? Z moim kremem pistacjowym. Oliwia mi wyjada. No dobra, zrobię Ci, ale wszystkie mają być z kremem? No to jesteśmy umówione. Dosłownie poczekaj 10 minutek i wszystko będzie. Jeszcze Ci też zrobię gorącą herbatkę. A tak poza tym to Oliwia mnie dzisiaj zostawiła. Całe popołudnie byłam tutaj sama, to znaczy z tatą. Bo poszłaś do koleżanki. A chociaż fajnie było? Tak. No to dobrze, to ja się bardzo cieszę. Nic tam nie jadłam. I dlatego taka głodna wróciłaś? No to już, już, nie będę przedłużać, biegnę do kuchni, a Ty tutaj się relaksuj. Podano do stołu, zapraszam. Jeszcze tylko dostawiam kubek z herbatą malinową i od razu Ci mówię, że dałam podwójną ilość kremu pistacjowego. Tak, naleśniczki są bardzo cienkie, takie zrobiłam mega cieniutkie, że aż ten krem tutaj wyszedł, widzisz? Tymi dziurkami małymi, ale Ci zazdro. Ja teraz jeszcze idę usmażyć naleśniki dla samej siebie i dla taty. Tata chce tradycyjnie takie, wiesz, z pieczarkami, z serem i z mięskiem. Nawet trawnie. No on tak lubi, a ja wolę też iść na słodko. Do tej pory Oliwia jadła naleśniki z cukrem. Odkąd odkryłyśmy krem pistacjowy, to wolisz chyba z kremem. No i co, dobre? Powiedz tylko tak czy nie. Spoko. No to ja się bardzo cieszę. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć naszym widzom, że nie mogę dalej się przyzwyczaić do tego, że o 16 już się robi ciemno. Czy Wy też tak macie? Mnie to tak właśnie denerwuje, słuchajcie, że w ciągu chwili jest ciemno. No ale trzeba czekać do wiosny. Niestety, tak to właśnie wygląda, jest listopad, ale już niedługo vlogmasy, także ten czas będzie bardziej taki radośniejszy. I poszłam dzisiaj do piwnicy i zobaczyłam tam Twoje sanki. I nawet mówiłam do taty, o rany, już niedługo będziemy chodziły na śnieg. Wiadomo, no, będzie nam bardzo zimno, zmarzniemy nieraz, ale będzie fajnie. To ja teraz idę, a Ty sobie zajadaj, tak? No chyba, że chcesz iść tam do mnie do kuchni, to wtedy sobie posiedzimy razem. Nie, tutaj już zostaniesz. No i okej. Oliwia już ma zdecydowanie lepszy humor, ja też. Brzuchy mamy najedzone. A teraz najwyższy czas przeczytać jeden dział z książki Wiele żyć kotki Pusin. I wybrałam dla Was takie zagadnienie. Twój kot prawdopodobnie jest smokiem jeśli. No to zróbmy tą analizę. Jeśli gromadzi skarby i Pusin Smok siedzi sobie na diamentach, na jakichś monetach, za to zwykły Pusin ma tutaj zgromadzone zabawki dla kotów, lubi patrzeć z góry. Smok siedzi na samej górze góry, zwykły Pusin siedzi na lodówce i ostatnie ma groźny oddech. Smok zieje ogniem, a zwykły Pusin
No wiadomo, czuć rybą. A dalej, czy jest coś jeszcze ciekawego? Typy smoczego oddechu. Ogień, lód, prąd i sierść. Nie no, świetna jest ta książka. Bardzo Wam ją polecamy. Ja myślę, że już powoli będziemy też kończyły ten odcinek, bo już jest dosyć późno. Ja jeszcze też mam kilka rzeczy do zrobienia i oczywiście też muszę przerobić ten film specjalnie dla Was, żebyście mieli co oglądać. Ale na sam koniec tego odcinka pozdrowimy więcej osób, bo próśb o pozdrowienia jest jak zawsze mnóstwo. Może pozdrowimy na szybko 30 osób. Nie wiem, czy aż tyle mi się uda, ale postaram się. I pierwsze pozdrowionka wysyłam do kogoś, kto napisał z konta Anna Samagalska. Buziaki. Pozdrawiamy mamę Mamija 7569. Buziaki lecą do Tola i magiczny Gugus 619. Buziaki. Pozdrawiamy Klaudia T. myślnik E7R. Pozdrawiamy Kluchę, która napisała z konta Maja Syrek 8562. Buziaki. Pozdrawiamy Zuzia Stasik XD 2468. Buziaki lecą do Roxana Kosińska 1294. Pozdrawiamy Klaudię Woźniak myślnik L8T. Pozdrawiamy Eliza XYZ 9708. Buziaki lecą do Julka Metryka. Pozdrawiamy Pigi 234 i ty kochana napisałaś, że masz 6 lat. Buziaki do ciebie lecą. Pozdrawiamy Marta Czajka 7927. Pozdrawiamy Marika myślnik UR1HS. Pozdrawiamy Iga myślnik E4L. Buziaki lecą do Julii, która ma 6 lat. Napisałaś, że jesteś z Mazur i napisałaś skąd to Magdalena Mikosza 3009. Ileż pozdrawiałam osób, tak liczę na szybko, widzę, że 15. Teraz pozdrowienia lecą do Emilki, która napisała z konta Anna Litwiniak 81. Buziaki wysyłamy do kogoś, kto napisał z konta Sebastian Lach, myślnik F5N. Pozdrawiamy Ines Gęsicka 5935. Buziaki lecą do Ala Tukala z Norwegii. Norwegia jest bardzo ładnym krajem, chociaż nie byłam nigdy tam, no ale wiecie, widziałam w telewizji co nieco, także mega. Pozdrawiamy Natalię Kuchareczko. Buziaki wysyłamy do Natalii Wolskiej myślnik EX8BF, która jest nowa na naszym kanale i od razu nas pokochała. Jeju, no jest nam strasznie miło i mamy nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej na naszym kanale. Buziaki do ciebie lecą. Pozdrawiamy Amelkę, która napisała z konta Natalia Matuszko 9741. Buziaki lecą do Lesiuniu 2. Pozdrawiamy Zuzię, Magdę i Nadię. I prośba o tę pozdrawiankę z konta Agnieszka Kajankowska 3912. Jeszcze zostało mi tylko 5 osób. Nie wiem, czy kiedyś tak było, że pozdrowiłyśmy aż 30 naraz. Chyba nie. Nie pamiętam. Pozdrawiamy Hi Weroniczka. Buziaki lecą do Lena Piwowar. Pozdrawiamy Maja Barylska 3574. Buziaki lecą do Hanusia W. I ostatnie pozdrowienka wysyłamy do Ludwika Cudzio 2956. Oh my god, przebrnęłam, ale chyba dosyć szybko nawet mi to poszło. No i mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie łapkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa, całusy 102.